W szufladzie znalazłam klej do klocków. Czy to twój? Nie, nie mój. Co za zwyrol skleja klocki klejem? Mój też nie. No to czyj? No elo. Witam was, moje fany, w tak ładnym pokoiku, że aż nie przystoi takiemu kontentowi, z jakim tu się spotykamy, a nie przystoi też sklejać klocków, prawda? Chciałoby się rzec, ten motyw już był w Lego przygodzie i aż mnie zmroziło na samą myśl, że można kleić klocki. Chociaż powiem wam szczerze, że to wcale nie jest tak rzadki proceder w historii swojej firmy. Miałem kilka razy przypadek, zamówiłem jakiś zestaw i przyszedłem posklejany, dosłownie klejem, do typu super glue, którego się nie dało rozkleić, albo który spowodował uszczerbek na tych klockach, bo wszystko w jakiś sposób da się rozkleić. No właśnie, a co w momencie, kiedy chcemy sobie skleić swoje klocki, tak by ich też nie uszkodzić? Po co w ogóle kleić klocki, zapytacie mnie? No wiecie, czasem możecie kupić sobie taki zestaw jak chociażby ten. Nie wiem, nie pamiętam nawet jak się nazywał, to znaczy, że był raczej średni, chociaż jego recenzja była niedawno. I możecie stwierdzić, że chcecie sobie tym zestawem, nie wiem, rzucać po ścianach, czy cokolwiek. Czy chcecie nim się sensownie bawić, a on się wam rozpada w rękach. Więc może wtedy skleić by klocki. Może też być to po prostu zwykła ciekawość. Może być wiele rzeczy, dla których tych klocki chcecie skleić, ale to chyba świadczy, że do końca macie poukładane w głowie. Chociaż tak jak mówię, no nie do końca, bo są jakieś racjonalne powody, by te klocki skleić. Ale pamiętajcie, że prawdopodobnie będziecie też je chcieli po czasie rozkleić, no bo będziecie chcieli z nich później w jakiś sposób korzystać. No i tak myślę, kurde, jak... I tak od dawna myślałem nad tym odcinkiem, żeby taki zrealizować i mówię, kurde, przecież ja mam takie rozwiązanie od dawna w domu. Bricktrick, nie wiem, czy kojarzycie tą firmę, ale powinniście, czyli cegły, które kleimy klejem, który, no, jak wkładamy później ten zestaw do wody, to one się rozklejają, w sensie klocki się rozklejają, w sensie cegły się rozklejają dokładniej. Po prostu on pod wpływem wody nam tutaj, że tak powiem, topnieje, rozpuszcza się, bardziej bym powiedział. Klej taki nie jest drogi, dostałem od taką tubkę i pomyślałem, że kurczę, skoro on klei cegły, to być może sklei też, kurczę, innego rodzaju klocki. I dziś to sprawdzimy, bo to nie byłoby, moi drodzy, takie złe. Nawet do oryginalnych Lego byśmy mogli sobie zestaw skleić, bawić się nim do woli, jeżeli takiej woli go potrzebujemy, a po prostu gdzieś go musimy przewieźć, nie chcemy, żeby się rozwalił. Wiecie, są różne wystawy i tak dalej, gdzie moglibyśmy chcieć jakiś tutaj delikatny zestaw przewieźć. To by nas mogło uratować, a później rzucając go do wody, byłyby klocki jak nowe. Dziś to, moi drodzy, sprawdzimy, także zapraszam. Klej ten generalnie raczej szybko zastyga. Ojej, tu cały czas jest jeszcze ta dziewczyna, jeszcze na szczęście nie widziała. Nie wiem, czy widzieliście ten odcinek na moim bazowym kanale. Natomiast dziewczyna na szczęście jeszcze tego nie widziała. Przetestujemy sobie, jak to wygląda, jak wygląda tutaj sklejanie, moi drodzy. No, na tych kilku, myślę, elementach. Klej już mam, to jest całkiem nowa tubka. Ciekawi mnie, no bo wiecie, sklejanie cegieł to jest jedno, prawda, elementów ceglanych, a sklejanie plastiku to pewnie jest drugie. Jednakże, no jak człowiek nie sprawdzi, to się nie przekona, prawda? I jeszcze tutaj troszkę tego nałożymy. Sklejmy sobie to w tym momencie. O, oczywiście to będzie chwilę musiało być pozostawione do wyschnięcia. Ale jestem ciekaw, czy ten klej jest wszechmogący. To znaczy, czy może sklejać więcej niż tylko cegły. Sklejone to już jest. Ja klej zakręcam. Poczekajmy sobie teraz 15 minut, może nawet 20, bym miał pewność, że to zaschnęło. Sprawdzimy, moi drodzy. Jeszcze chwila. Okej, no i moi drodzy, mamy już tutaj, no upłynęło nawet 20 minut, dałem im czas. Klocki, jak widzicie, stały, czy nie widzieliście w fakcie tego, ale stały sobie bezpiecznie z boku, nawet w słońcu, by wyschnąć. Tu w jednym miejscu, jak widzicie, wylało mi się trochę, kurczę, tego kleju i ślad faktycznie zostawił. Jak on schodzi, już patrzymy, schodzi bez większego problemu, co mnie troszkę niepokoi. A teraz najważniejszy test. Nie, to było celowo inne ramię użyte, żeby wam pokazać, jak powinno odejść ramię nieprzyklejone. Powinno odchodzić nam bez większego problemu. A jak odchodzi ramię...
Nie tak miało być. Jest klej nie do końca wysechł. Czyli on po prostu jest do cegieł tylko. Nie będę więc tym zwyrolem, który skleja klocki. No nic, zamykam eksperyment. No nie wyszło bądź dużo, ale naprawdę byłem przekonany, że może ten klej więcej jest tylko cegły. A jednak nie. Jednakże, tak jak mówię, nawet tutaj porządnie nie zastyga. No cóż, tylko i wyłącznie do cegieł. A teraz, ja się kleję i kurde, muszę iść w ogóle i tak to wypaczkać w wodzie teraz, bo się całe klei. Zapomnijcie więc o tym, że będziecie sobie budować tandetne klocki i nimi rzucać po ścianach. Nie, kupcie sobie porządne klocki. Koniec eksperymentu, zamykam eksperyment. Ale nie zamykam tego kanału, więc zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych odcinków przyszłości. Dzisiaj się średnio uśmialiśmy, chociaż może wy bardziej się uśmialiście. No, szukamy dalej kleju, który pozwoli skleić klocki, ale ich nie zniszczyć. Macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach. No i zostawiajcie też subskrypcję, by nie przegapić tego, gdy już znajdziemy taki klej, co? Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!